nam jako pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej nie łamalibyśmy prawo, a nie jesteśmy ludźmi niepraworządnymi, tylko praworządnymi. Natomiast jeszcze sekundę już oddam, tylko co nie znaczy, jak Państwo doskonale wiedzą, że nasze naukowe sprawdzenia nie owocują w rzeczywistości politycznej jakimiś konsekwencjami. No ja wielokrotnie o tym mówię, ale też dlatego, że jestem z tego osobiście dumny. Z Januszem Kurtyką żeśmy podjęli jedną z pierwszych takich decyzji w 2006 roku, żeby ta część edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej wyszła na ulicę. To znaczy, żebyśmy poustawiali wystawy na ulicach, żebyśmy pokazali niejako, że wszyscy jesteśmy zmuszeni do obcowania z historią. Chcecie czy nie chcecie, macie oglądać. I między innymi efektem tego pomysłu był następny, mianowicie, że wśród tych wystaw żeśmy zorganizowali kilkadziesiąt w skali całej Polski cykl wystaw pod tytułem Twarze Bezpieki. I oczywiście każda z tych wystaw miała swoją własną historię, gdzie wydzwaniano do ludzi nieznani sprawcy w nocy, łamali nam te wystawy i tak dalej, i tak dalej. Bo co się okazywało w praktyce? Na przykład w Bydgoszczy okazało się, że radny SLD, który dzielnie zarządza tymże miastem, zapomniał swojej skromności wśród osiągnięć swoich życiowych, że był ostatnim naczelnikiem Wydziału 4 Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w latach 80. Jego zdjęcie na tej wystawie się pojawiło, ale Bóg mi świadkie, ja w ogóle nie wiedziałem, że on jest radnym i w ogóle mnie to nie obchodziło. Natomiast jego jak najbardziej obchodziło i od tej pory stał się miłośnikiem Instytutu Pamięci Narodowej. I takich przypadków było oczywiście bardzo, bardzo wiele, tylko to jest ten tryb nasz ustawowy, w którym my funkcjonujemy jako strona, która próbuje pokazać przeszłość po to, żebyśmy no, rozsądnie dobierali ludzi dzisiaj. Natomiast trudno do końca winić IPN za no, wszystko, to znaczy nie jesteśmy instytucją szczęśliwie totalitarną, czyli też nieodpowiedzialną za wszystko, bo taka byłaby konsekwencja naszego istnienia, gdybyśmy mierzyli się z PZPR-em, ale nie mierzymy się. Na pewno tacy dziennikarze jak pani redaktor Kania, dzięki temu, że znają tą historię, właśnie mogą o teraźniejszości coś powiedzieć, bo na przykład zachowania Straży Miejskiej nie będą się okazywały takie bardzo kuriozalne, jak się wie, kto stoi na czele Straży Miejskiej, jakie miał relacje z panią Hanną Gąbkiewicz-Walc i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to jest też furtka otwarta, żeby tym tematem się zająć, bo jak Straż Miejska postępuje w naszym mieście, to wiemy. Chciałbym... Na przykładzie tego miejsca, ale nie tylko. Chciałbym w tym momencie już zostawić ostatnie pytanie. Tutaj mam... Tak, tylko że... Właśnie, tu pan się zgłosił. Chciałem się zapytać, jaki jest los księdza związanego z opozycją Czarnowskiego, który był proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego na Rzymie i pod którego szybami gromadziły się różne opcje polityczne. I czy ukaże się książka o księdzu Stanisławie Małkowskim, który się mieści w strukturach kościoła? Czy należałoby powołać nowy IPN, współczesny IPN? I czy IPN obejmuje również współpracę Polaków za granicą ze służbami innych państw? Nasi panowie teraz robią karierę w Polsce. Tak, oczywiście zajmujemy się też wywiadem, zarówno cywilnym, jak i wojskowym. Zresztą nie tylko pracownicy IPN-u. Jeśli Państwo mieli w rękach ostatni bodaj numer Arkan, tam jest fragment książki, którą szykuje Sławek Cęckiewicz, pan doktor Sławomir Cęckiewicz, mój przyjaciel i bardzo mi też postać bliska, który przygotowuje kolejną publikację po Annie Walentynowicz. To jest bardzo pracowity człowiek i co rok to książka. Właśnie na temat służb specjalnych, wywiadu wojskowego i w tym między innymi będzie się zajmował w niej tym, o co się pan pyta, to znaczy
działaniami wywiadu, szczególnie wojskowego, na terenie emigracji. No oczywiście zajmował się tym też wywiad cywilny i tutaj też w Instytucie Pamięci Narodowej jest taki projekt SBA Emigracja, projekt naukowy, który realizuje pan profesor Krzysztof Tarka. I też w wyniku tego projektu, chociaż moim zdaniem nieco kulawego, jeśli chodzi o jego efekty, no też próbujemy pokazać te mechanizmy dotyczące funkcjonowania wywiadu na terenie przede wszystkim emigracji, bo jak Państwo doskonale wiedzą, zapewne wywiad komunistyczny cywilny, czyli ten Departament Pierwszy Służby Bezpieczeństwa, nie zajmował się tylko i wyłącznie, albo nawet można powiedzieć, że nie przede wszystkim pracą wywiadowczą przeciwko ośrodkom państw kapitalistycznych, mówiąc językiem komunistów, czyli rządem Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy Stanów Zjednoczonych, ale bardzo dużą część swojej aktywności wywiad kierował w stronę, czy przeciwko Polakom, którzy tam mieszkali, i agentura, która była tworzona, między innymi była tworzona po to, żeby inwigilować polskie środowiska imigracyjne, ponieważ te fale imigracyjne były co dziesięciolecia, w związku z tym no, był, że tak powiem, dobry sposób na to, żeby ustawicznie tę agenturę wprowadzać. Ja teraz kilka tygodni temu, no chociaż już nie, to jest dwa miesiące temu, byłem w Kanadzie, gdzie między innymi miałem taki cykl wykładów na temat aparatu bezpieczeństwa wobec emigracji, i ewidentnie ta emigracja, która dzisiaj tam funkcjonuje, ma świadomość takiego długotrwałego molestowania ją przez służby specjalne PRL-owskie, a co więcej, niestety, dawali mi wyraźnie do zrozumienia, że z ich perspektywy bardzo często te ambasady, które dzisiaj reprezentują wolne państwo, są z ich perspektywy przedłużeniem dokładnie tego samego stylu funkcjonowania. I takie sygnały tam otrzymywałem ewidentne, choć trudno mi było, no i trudno mi było znaleźć kontrargumenty. Oni po prostu mają taką świadomość. Między innymi wspominali mi na przykład o istnieniu czegoś, co nazywają instrukcją Cimoszewicza, to znaczy gdy pan Cimoszewicz był ministrem spraw zagranicznych, to stworzył taką instrukcję, takie wytyczne dla ambasad polskich, których stwierdził, że należy zdobywać zaufanie wśród nie tych zastanych struktur emigracyjnych, na przykład Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, czy kongresów, na przykład Polonii Amerykańskiej, czyli tych, które mają długie trwanie, osadzenie w tej historii emigracyjnej, gdzie kolejne pokolenia wchodzą w tryby niejako wychowawcze również tych pokoleń, które już odeszły, tylko należy wybierać spośród ludzi właściwe osoby i je niejako nagradzać, je wprowadzać do tego krwioobiegu ambasadzkiego. No, metodologia jest bardzo prosta, to są odznaczenia, to są otwarte galerie dla jednych wystaw, a dla drugich zamknięte i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to jest ponoć mechanizm, ja mówię w formie relatorefero, dlatego że nie mam tutaj wiedzy na ten temat, poza tym, co mi powiedzieli sami emigranci, że oni bardzo mocno widzą, jak ambasady w tych krajach, w których oni funkcjonują, de facto stosują zasadę dezinformacji i dezintegracji, takie, które były właśnie w okresie PRL-owskim. No jeżeli to jest prawda, a nie mam cienia wątpliwości, że oni nie kłamią, no to jest to potwornie smutne. Ale to też oczywiście świadczy o jakimś niewątpliwie uwiązaniu tych osób dzisiaj sprawujących funkcje dyplomatyczne, no uwiązaniu w tym właśnie wychowaniu z przeszłości. I przykład pana Turowskiego no, pokazuje, że prawdopodobnie to nie jest jedyny przypadek. Problem polega na tym, że my się niejako ex post dowiadujemy, jak już on zdążył narozrabiać i na przykrzyć się
polskiej polityce zagranicznej, to wtedy nagle się okazuje, że już można odkryć prawdę o dawnym wieloletnim agencie. A ilu takich istnieje, tylko my się dowiemy za lat 20, 40 czy 50, no to oczywiście tego nie wiemy. Pytał się pan jeszcze o tak. Oczywiście w ramach tego projektu Kultura Niezależna, Kościół Miłosierdzia Bożego i wystawy tam się odbywające i spektakle z wieczernikiem Ernesta Bryla na czele, bo to było to największe tam wydarzenie z 85, ile pamiętam, roku, czy 4, tak? 6? Nie, chyba z 85. To oczywiście o tym piszemy. Właśnie w tej pracy, która niedługo się ukaże na temat kultury niezależnej w Kościele pod redakcją Adama Dziuroka i będzie o nim oczywiście mowa, o księdzu Wojciechu, ale on już niestety nie żyje z tego, co wiemy. Ja nie wiem. Aha. Ani tam... To ja nim się współcześnie dzisiaj nie zajmowałem. Natomiast ksiądz Stanisław Małkowski to jest jedna z tych postaci, która szczęśliwie dla historyków ma na swój temat bardzo dużą dokumentację w Instytucie Pamięci Narodowej. Przeciwko niemu założono sprawę operacyjnego rozpracowania. Kryptonim, o ile pamiętam, Godot. I ta sprawa się zachowała. I niewątpliwie, prędzej czy później, no to jest taki mój wyrzut sumienia, bo to jest jedna ze spraw, którymi ja się miałem zająć i ona leży, że tak powiem, w depozycie moim i prędzej czy później się zajmę. Natomiast no, muszę jednak najpierw oddać, to się już ukaże lada moment, taką książkę o niezłomnych ludziach Kościoła, taka próba syntezy napisana pod moim kierunkiem przez iluś tam historyków, no i też oddaję do drukarni książkę o organizacji polskiej na uchodźstwie, takiej strukturze bardzo ciekawej, inteligenckiej, polskiej, jak najbardziej prawicowej, która została bardzo mocno doświadczona przez komunistów po II wojnie światowej i pisze o jej funkcjonowaniu na emigracji do roku 55. No, a równocześnie wydajemy też dokumenty dotyczące prymasa Stefana Wyszyńskiego, no i on jednak ma pierwszeństwo, a ksiądz Małkowski musi niestety poczekać. Te dokumenty zresztą dotyczące prymasa Wyszyńskiego, ja to przygotowuję z księdzem Mareckim i z księdzem profesorem Niteckim. To jest rzeczywiście niesamowita dokumentacja. Powiem państwu na przykład, że był to biskup, który od samego początku, czyli dokładnie od zapisu z 18 maja 1946 roku, był permanentnie inwigilowany przez 35 lat, to znaczy do momentu śmierci, bo oczywiście również relacje tajnych współpracowników są z ceremonii pogrzebowej tutaj 31 maja 1981 roku. I pewną egzemplifikacją tego ustawicznego nękania prymasa, tych 35 lat, był taki dokument niespotykany w przypadkach innych, mianowicie arkusz kronikarski dotyczący działań operacyjnych aparatu bezpieczeństwa. To się tak nazywało. I oni w tym arkuszu kronikarskim od tego 18 maja 1946 codziennie wpisywali, czego się dowiedzieli o biskupie, a potem o prymasie. Proszę zobaczyć, ile to jest tomów, ile to jest niesamowitego materiału. Oczywiście tam jest bardzo dużo bzdur, idiotyzmów, które oni piszą, po prostu nie znają tego człowieka, ale to jest niesamowity z drugiej strony materiał pokazujący skalę represji wobec konkretnego kapłana zastosowanych. Ale on był bardzo ciężko chory. Stefan Wyszyński? Ale kiedy? Nie, no to zgoda, ale to, przepraszam, to inny wątek. Natomiast faktem jest, że przygotowujemy te materiały, i to jest rzecz no, bardzo ważna.